Rekonstrukcja. No, powiem tak, wybrałem rekonstrukcję, no bo było to dla mnie zawsze ciekawe, a w ten sposób mogę jakby poczuć, że jestem częścią tej historii. Mogę pokazać, że interesuje mnie to nie tylko że tym, że mam dobre oceny z historii, a zarazem tym, że mogę coś zrobić dla tej historii. Mogę pokazać historii, że jest dla mnie ważna i że o niej pamiętam. Nasze stowarzyszenie głównie zajmuje się organizacją eventów historycznych, jak na przykład w Górnych Słopnicach na Zielcu organizujemy zrzuty co rok, to są w Szczawie, w Polankach, ale poza tym robimy wystawy wyposażenia, a również umundurowania w różnych innych miejscowościach w Polsce. Jakiś czas temu byliśmy na przykład na Śląsku, a poza tym to organizujemy albo bierzemy udział w różnych rekonstrukcjach historycznych. Najczęściej odtwarzamy II wojnę światową, aczkolwiek wśród naszego stowarzyszenia znajduje się parę osób, które interesuje się I wojną światową i również to odtwarza. Swój sprzęt i umundurowanie kompletowałem głównie za pieniądze, które otrzymywałem z rekonstrukcji i wystaw. Ponieważ, no, jak raczej idzie się domyślić, to te rzeczy nie są darmowe, ludzie nas to płacą. Ale na samym początku było ciężko, bo kiedy nie miało czego się pokazać lub czego założyć na konstrukcję, no to nie miało się za to dostać pieniądze. Dlatego na samym początku musiałem liczyć na pomoc finansową rodziców. W zasadzie nie jest zdobyć ciężko nic, z czego ja aktualnie nie posiadam, ponieważ w internecie istnieje pełno replik albo stron, na których ludzie sprzedają swoje stare, oryginalne rzeczy, kiedy kończą z rekonstrukcją. Ale na pewno najciekawszym, co posiadam, i zarazem najstarszym, jest oryginał, niestety kubek replika, ale butelka razem z pokrowcem jest oryginalna z przed I wojny światowej, z 1937 roku. Niemiecka M31. Bardzo ciekawa rzecz, dalej szczelna. Działa w zasadzie jak termos dzięki tej pokrywie. Zimne napoje pozostaną zimne, nawet jest ciepłe, a ciepłe pozostaną ciepłe, nawet w srogiej zimie, co się teraz sprzyda.